my jako żołnierze, byliśmy manipulowani. Przedstawiano nam no, fałszywą podstawę prawną. Żołnierz zmarł na boisku sportowym. Zmarł 3 dni po właśnie przyjęciu eksperymentu medycznego. Donald Tusk wypala coś o niemieckich żołnierzach, którzy przyjdą i żeby się ich nie bać, to jest naprawdę niepokojące. Mogło dojść do jakiegoś zamachu stanu. Jeżeli łamie się prawa żołnierzy, no to później żołnierze mogą łamać te same prawa wobec obywateli. Będą nas po kolei wyciągać pojedynczo, jeżeli się nie zjednoczymy. Jak zapewne pamiętacie, w polskiej armii miało być tylko lepiej. Po zmianie władzy mieliśmy wejść wreszcie na wyżyny, a polska armia miała być najlepszą w całej Europie. Czy to jest prawda? Czy cokolwiek zmieniło się od tego, jak PiS stracił władzę, a rządy nad obroną narodową przejął Władysław Kosiniak-Kamysz? No cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie z osobą, która zna ten temat od środka. Szanowni Państwo, Szymon Fijał. Ja chciałem podkreślić, że dyscyplina wojskowa to przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa.